Chciałbym, żebyś zabrał głos. Czołem kamraci, szanowne kamratki. Tak, dziękuję. Jesteśmy na cmentarzu powązkowskim. Nie możemy podejść do grobu, symbolicznego grobu Mosdorfa, bo sam Mosdorf został pochowany w zbiorowej mogile w Oświęcimiu, gdzie został 11 października 1943 roku rozstrzelany. I o ironio, został rozstrzelany za ludzką pomoc współwięźniom, przeważnie narodowości żydowskiej. Został rozstrzelany za swoją aktywność polityczną w obozie. Z donosu jest podejrzenie, że doniósł na niego późniejszy premier Polski Cyrankiewicz, który na wielu donosił, jak się okazuje. Sam Cyrankiewicz ma na swoim sumieniu również śmierć Pileckiego, ponieważ Pilecki również wtedy był w obozie i widział działalność i osiągnięcia Cyrankiewicza. Proszę Państwa, tu Damian przypomniał, że sanacja zabroniła Szczerbca. To był jeden z niewielu momentów, gdzie jako dowiedziałem się jako młody chłopak, że Szczerbiec był zakazany za sanacji. To był taki moment, kiedy budziła się we mnie świadomość antysanacyjna. Bo kto mógł zakazać Szczerbca? No wyjątkowo nie polska kanalia. Bo co tam do zakazania? Miecz, który został wyszczerbiony na bramie kijowskiej przez Chrobrego, taka jest legenda, który to miecz był, służył do koronacji królów polskich. A komu królowie polscy zawadzają? No chyba nie Polakom. Z mordorstwem to jest tak, że on ma takie dziwne nazwisko. Nie polskie. A nawet znam ludzi, którzy mówią, że musiał być Żydem z takim nazwiskiem. To jest nazwisko po ojcu oczywiście. Wychowywał go ojczym. Matka chyba z domu Witowska czy Witkowska, już nie pamiętam. To był wódz. Mieliśmy w okresie przedwojennym szczęście do wybitnych osobowości. Piasecki, Mosdorf, Rossmann, Mowski. To byli wodzowie. Wodzowie. Przyszło im żyć w takim trudnym czasie, bo okazuje się, że idea narodowa nie przebijała się przez społeczeństwo aż tak, jakby oni tego chcieli. Naród utożsamiał się z ledwo co odzyskanym państwem. Nie analizuję tego, trudno mi powiedzieć, dlaczego tak było. W każdym razie człowiek, który miał bardzo jasne zasady polityczne, dopuszczał, żeby obywatelami Polski byli bracia Słowianie, czyli Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, może w odwrotnej kolejności powinienem powiedzieć, Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy, nie dopuszczał, żeby obywatelami Polski byli ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy nie chcieli się utożsamiać z Polską, a przed II wojną światową, przypominam, takich było mnóstwo. Zinger, noblista, literat, urodzony w Kampinosie w miejscowości Leoncin, żyjący potem na ulicy Próżnej, słowem nie mówił po polsku, proszę Państwa, słowem. A piszą ludzie z okresu międzywojennego, że wyprawa Polaka do dzielnicy żydowskiej była większą egzotyką niż wyprawa Polaka do Afryki na safari. Tak to było. I ten Mosdorf, tu jest jego portret, właśnie, pokaż, był bardzo radykalny i jednoznaczny w swoich określeniach. Dmowski użył takiego sformułowania: jestem Polakiem, więc mam polskie obowiązki, a Mosdorf powiedział: nie uznajemy nikogo poza nami. Nie uznajemy nikogo poza nami. Proszę Państwa, to jest fantastyczne zdanie. Nie uznajemy nikogo poza nami. Wystarczy tylko określić, kto to my. My to wszyscy my, którzy nie odcinamy się od idei narodowej. Jesteśmy nacjonalistami. Chcemy polskiego państwa z polskim rządem. Chcemy polskiego interesu narodowego. To my. Nie bajdurzymy o jakimś internacjonalizmie. Nie bajdurzymy o jakimś likwidacji państw. Nie bajdurzymy o jakiejś nowoczesnej idei... Rządu światowego. Dziękuję bardzo, kolego, kamracie. Tak, tak. Rządu światowego.
Jesteśmy zacofani. Jesteśmy zacofani. Opatrzność wobec Mosdorfa była okrutna, ponieważ kiedy go zamknęli i wywieźli do obozu, do Oświęcimia, to pomagał tym, których politycznie zwalczał przed 1939 rokiem. Mają problem jego krytycy, no bo zoologiczny antysemita, faszysta polski, chociaż sam Mosdorf potępiał faszyzm, potępiał narodowy socjalizm i mówił: nikogo nie naśladujmy, nie naśladujemy nikogo. I on, są pamiętniki ludzi, Żydów, którzy dają świadectwo, jak Mosdorf pomagał, dawał jedzenie, dawał ubrania, przynosił listy. Za to zginął, za to został rozstrzelany. W tym obozie przeszedł tyfus i wyszedł z tego tyfusu. Jak go wspominają ludzie, którzy mieli okazję go widzieć, że był człowiekiem bardzo dowcipnym. Energia tryskała z niego. Na jego wiece, gdzie przemawiał, przychodziło tysiące ludzi. To była osobowość. Prawdopodobnie przeżyłby ten obóz, bo ludzie z taką osobowością, z takim charakterem, z taką siłą życia przeżyli obozy. On został rozstrzelany. Zapomniany prawie że przez Polaków. Polacy mają teraz inne wzorce, inne osobowości. Wypierana jest pamięć narodowców. Narodowcy to dzisiaj wyskakuje taka jedna z drugą siusiu majtka, która lekko im spada, jej lekko z twarzy, że narodowcy no to muszą być faszyści, muszą być zoologiczni antysemici, nie ma innej opcji. I ja, obserwując życiorys Mosdorfa, czytając, widzę, jak przed wojną środowiska narodowe były również bardzo podzielone. I tak musi być, proszę Państwa. Nie bajduszmy o żadnym zjednoczeniu organizacyjnym. Nie ma takiej potrzeby. Nasza siła jest, jak w tej sławnej opowieści wodza Indian Apaczów Cochisa. Wziął jedną strzałę, złamał. Kiedy Indianie walczyli z białymi ludźmi o swoje terytorium i kiedy plemiona indiańskie, które zwalczały się, zabijały się, były dla siebie od pokoleń wrogami śmiertelnymi, usiadły w jednym kręgu i Cochis wziął jedną strzałę, złamał, wziął drugą strzałę, złamał, wziął trzecią, złamał, 10 strzał złamał, wziął 20 i już nie mógł tej wiązki, tej więzi, nie mógł złamać. To jest kierunek. I bardzo dobrze, że było tyle organizacji narodowych. I bardzo dobrze. Na czele tych organizacji w każdym mieście, powiatowym, wojewódzkim, niech powstają 2-3, żeby nie mogli nas zgasić jednym pociągnięciem długopisa. Żebyśmy się tylko nienawidzili. Nie nienawidzili. Żebyśmy się tylko nienawidzili. Kurde, uciekło mi. Zaraz. Zgubiłem się gramatycznie. Żebyśmy nie pałali do siebie nienawiścią. Żebyśmy się nie zwalczali. Tolerujmy się. Idźmy ramię w ramię na różnych manifestacjach. Jednoczmy się ideologicznie. Witajmy się. Niedawno spotkałem na Poczcie Głównej człowieka, przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, z którą mamy, ja osobiście mam kosę. Jeszcze mi nie oddali orzełka, którego mi ukradli, i szczerbca, ale przywitaliśmy się, machnęliśmy sobie ręką na dzień dobry. Tego się przeciwnik i wróg boi. Boi się naszego solidaryzmu, się boi. Będzie nas rozgrywał przeciwko sobie. Wszystkimi możliwymi sposobami, starymi jak świat. Chce nas wyprzeć. I Mosdorf, świętej pamięci, niech mu ziemia lekką będzie, stoi im w gardle, bo zakończył życie inaczej niż głosił za życia. W momencie, kiedy stał się więźniem, to ludzie w więziennych uniformach, on akurat chodził w białym uniformie więziennym, nie w pasiaku, byli dla niego braćmi. Łączyła ich wspólna ludzka niedola, wspólny ludzki okrutny los. Powiem wam, że jak się dowiedziałem, jak skończył Mosdorf i dlaczego, to przekładając to na siebie, bo człowiek zawsze przekłada na siebie wiele rzeczy, i zapytałem się siebie, gdybym się znalazł w takiej sytuacji, czy potrafiłbym się zachować jak Mosdorf. Odpowiadam, że nie wiem. Nie wiem. Bo przeciwnik jest bezwzględny. Przeciwnik nie kieruje się miłosierdziem chrześcijańskim,
którym pokierował się Mosdorf i oddał życie, za kierując się miłosierdziem chrześcijańskim. Ja nie wiem, czy mnie by było stać do przeciwnika, do wroga, kierować się miłosierdziem chrześcijańskim. Tym bardziej ta postać wywołuje we mnie smutek, refleksję i podziw. Podziw. Próbowali tam pisać o nim, nawet jakiś spektakl powstał, pokręcony chyba w Poznaniu. Taki właśnie pokręcony, żeby tak było pokręcone, żeby nigdy nie było wiadomo, o co chodzi. Święta pamięć po Mosdorfie, wybitnym wodzu narodowo-radykalnej organizacji, wybitnym wodzu młodzieży wszechpolskiej, ideologu. Szkoda, że nie przeżył wojny, brakowało go, może by go zabili komuniści, a może nie, może stałby obok Piaseckiego i zmienialiby tę naszą rzeczywistość polską, Rzeczpospolitą Ludową, zmieniali na ile mogli. Ja miałem styczność z ludźmi z tego kalendarza. Moi wychowawcy to były te roczniki, 910, 911, Mosdorf był z 904 roku. Damian powiedział, to były stare ONR-y, stare ONR-y. To one robiły Związek Jaszczurczy, który nigdy nie został rozwiązany. Choćby pewien łysogłowy archiwista stanął na głowie i kręcił się wokoło jak bąk, to nic nie zmieni. Związek Jaszczurczy nigdy nie został rozwiązany. To jest idea. Idei nikt nie zabije. Nikt nie zabije idei. Kamraci i kamratki, 11, czyli jutro, zmówcie zdrowaśkę za Mosdorfa, bo był człowiekiem wierzącym. Był wierzącym. Żegnał się krzyżem, modlił się, uważał, że Kościół katolicki to jest nierozerwalny z ideą narodową polską, ale przypominam szanownym kamratom i kamratkom, to było przed II Soborem Watykańskim. To był inny Kościół. Ten Kościół, nawet uznając Watykan jako zwierzchnika, był Kościołem narodowym, narodowo-katolickim. To jest kierunek. Nasza walka, pamiętając o Mosdorfie, pamiętając o Piaseckim, o Rossmanie, przeciwnikowi, wrogowi naszemu śmiertelnemu psuje smak i spokojny sen. Ich najbardziej boli to, że my pamiętamy. Oni by chcieli zgasić naszą pamięć, a my nie damy się zgasić. Muszą nas pozabijać. Ale nie tak lekko. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.